Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO, witam Was w kolejnym odcinku w naszej serii do Dino Crisis. Jesteśmy tutaj w tym pokój z save'em, gdzie tutaj był Rick, ale słuchajcie, z boku jeszcze jest takie przejście, którym należałoby sprawdzić, co my tu mamy. Ja sobie to muszę przyciszyć. It's locked tight. Czyli nic tutaj jednak nie zrobię na ten moment. Okej. No dobra. Nie, teraz nie potrzebuję. Tylko teraz tak. Zastanawiam się w takim razie, gdzie ja mam iść. Tutaj, na B3. Ja się znajduję na B2, czyli piętro wyżej. No to windą w takim razie rozumiem, tak? Tak mam to rozumieć? Serio, znowu? Chyba sobie robicie po prostu już żarty w tym momencie. Nie mam już nic usypiającego. Mam. Dobra, to nie ma sensu. Reset. Jak one mi teraz tak tutaj będą wyskakiwały, to ja sobie życzę powodzenia po prostu. Chyba musimy w ogóle wrócić do samego początku. A, tutaj będą te ciule. Jeszcze drugi chyba, nie? Nie, w sumie nie ma drugiego. To dobrze. Całe szczęście. Okej. What the heck? No nie! Oh my god! Ale padł, dobra. Mój Boże! Ale to on rozwalił nam ten generator teraz. Czy tam był członek naszej załogi? On nam rozwalił ten generator. My musimy to, wiecie co, musimy zrobić? Bo to znowu nie będzie działać. Te wszystkie przejścia. Tak, poproszę. I teraz musimy podmienić w tamtym pokoju. Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj był taki pokoik też z tymi pluginami. Na razie to mówię pluginami, ale to nie są żadne pluginy. Tutaj nie było, znaczy ja to już zabierałam, ok. Musimy sobie po prostu tutaj włożyć. Item. Jak to się nazywa? Bateria. Właśnie, bateria. No i teraz tak, musi być czerwony, niebieski, zielony, biały. Czerwony, niebieski, tak jak standardowo. Czerwony, niebieski, zielony, biały. Czerwony, bieski. Aha, ale jeszcze trzeba. Dobra, bo niby jest zielony, biały, ale przecież tamte musi wystartować. Nie. Goddammit. No i teraz D, tak? Będzie.
Tak, poproszę. No i pięknie, wszystko trybi jak powinno. Czyli nasz T-Rex jeszcze żyje, moi drodzy. No, przypuszczam, że taki prąd to pewnie nic mu nie zrobił. No, zapewne. Tylko teraz pytanie, czy skoro to weszło, to ja mogę wyjść sobie na przykład tutaj tędy, gdzie te drzwi się zamknęły? Large size, tak, mogę. Large size elevator. Boję się, że kurde... że będę musiała mu stoczyć, stawić czoła. Port. No dobra. Czekajcie, nie, tam jest jakiś... O! D. Dobra, a czy te zwłoki jeszcze coś mają? W sumie tych zwłok drugi raz też nie przejrzałam. Też nie. Ktoś jeszcze? Ale tutaj zrobił masakrę ten T-Rex im, nie? Ile mam już tych pluginków? 3. Bardzo dobrze. Dobra. Proszę, żeby T-Rex nie wstał. Błagam. Czy ja w ogóle wstawiłam sobie... Nie, oczywiście, że nie wstawiłam stopera. Boże. Potrzebuję iść do pokoju z save'em. O, właśnie tutaj. I tutaj te pluginki można było pootwierać. Tylko teraz tak, możemy albo z bronią, albo... Ammo i medical. W sumie się zastanawiam. Nie. Nie. Lecie, ile mam tych... czekajcie, zobaczę sobie, ile mam tych... medipack mam. W sumie 2. To nie. I lecimy tylko w amunicję. Otwieraj. Co się będziesz? Nie, nie, nie. Nie mogę tego zmieszać? Czekaj, pokaż mi te granaty. Dobra. Nic na razie takiego nie zrobiłam. Nie było w zasadzie tu nic takiego ciekawego, powiem wam szczerze. Jeden jakiś slot muszę sobie zostawić wolny. I teraz się zastanawiam, co dalej. Tutaj Rick... moment. Pokaż mi tą mapę, bo chcę... Ja jestem tutaj. Teraz to ja już w ogóle nie widzę tego, wiecie, miejsca docelowego. Dobra. Tak, no zapisz. Może nie tak. Znowu będę musiała przez te nieszczęsne dinozaury biec. Ale mniej więcej da się je tam wyminąć, no powiedzmy. Opiera ze drzwi. Wrócimy się do Rika za ten czas. On tam co chwila coś modzi. Muszę niestety, tak? Wiedziałam. Ale to na co ona czeka? Tak się zastanawiam w zasadzie, nie? Dobra. Czy tu mi wyskoczy ten ciulas? Chyba nie, mam nadzieję. Tu był Rick? Tu chyba był Rick, tak? Czy nie? Jo. Wiedziałam, że mu się uda.
is that? I saw something like this in Kirk's personal lab. This could be a problem. This vortex must be the side effect of the third energy experiment. So how are we supposed to get around this thing? Either we find a way, or we both end up as dino droppings. Not funny. Okay, I'll pull up any relevant data on the computer. Regina, you search around for any possible clues or leads. Dobra, oj, tutaj coś mamy. Moment, 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 pokaż. O, tam w jakimś pokoju coś mi pokazuje. Kurde, a ja tam nie byłam? Nie wzięłam tego? Collect the input. Dobra, no to ja wiem już, gdzie to wszystko mam dać. A tam są naboje gdzieś. Gdzieś prześwitują przez jakąś ścianę. Albo tam w ogóle, w tym korytarzu. Tylko wiecie, ja tego na razie nie widać. Też tak może być. Też tak może być. Wiecie co, wróćmy się do takiego pokoju. Złam powiem, którego... Zaraz wam powiem, do którego tam były takie warningi pozałączane. Nie wiem, czy kojarzycie. Muzyka taka kuźwa, jakby miał mi faktycznie zaraz wyskoczyć tutaj ten ciul. Bo tam były takie... Oni tutaj ich nie ma, no. A czy ja tutaj mam pootwierane te skrytki? Bo już nie pamiętam. Sprawdzę, dobra? Aha, czyli nie otwierałam. Bo my mamy już chyba te po prostu klucze ze sobą. Tam pamiętam, że trzeba było takie klucze, chipy powkładać. Więc na razie nam tu nie biegnie całe szczęście. W sumie zastanawiam się, czy nie powinnam była iść tym. Nie, jest okej. To jest tutaj tylko... A tam dalej co było? Aha, to... W sumie tam też mogłabym przejść. Moment. Czy tu były jeszcze jakieś notatki? Daj mi to jeszcze raz przeczytać. Ja tutaj chyba pamiętam, że tutaj trzeba będzie pin wpisać. Który to był chip tutaj, B2? Ja. Boże, znowu jeżdżą tutaj tymi... Decay Chips, tak była tam o tym mowa i to miało się zaczynać od zera. I to było chyba, moi drodzy... ...392 bodajże. Ta. Nie pytajcie, gdzieś do tego było... O mój Boże! Nie, gdzieś do tego była podpowiedź. Ja to pamiętam. Mamy zrobić tak, żeby ten po lewej był pusty. Jakby po prawej stronie ma wyglądać to tak, jak na załączonym obrazku. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery mają być czerwone i u góry mają być wsadzone te białe. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. I chcę tego spieprzyć. Generalnie to ma polegać na zasadzie takiej, że z lewego możemy przekładać na prawy. Tak, widzicie? Ale na razie mamy tylko takie jakby naprzemienne. W
ogóle trzeba by było je razem ze sobą połączyć. Jak je razem? Chociaż niekoniecznie. Zależy też. No tak, musimy je razem ze sobą połączyć. Boże, mamy to, ale ja to, słuchajcie, zatrzymałam i końcówkę robiłam z solucją, bo zbyt dużo czasu by mi to zajęło, najzwyczajniej w świecie. I ja mam z tego, co kojarzę, tutaj te dyski do tego, ten dysk DDK. No i teraz tak, wiecie, o co tu chodzi? Tutaj chodzi o to, że zaraz wam powiem, jaki to będzie S, T, A, B, I, L i Z, stabilizer. Chodzi o to, że jakby widzicie, że te dwójka, piątka, szóstka, jakby te same w sobie liczby nie są jakby istotne. One są istotne, w jakim one są rzędzie. Nie wiem, czy widzicie, na przykład dwójka jest wyklucza A literkę N i F. Czyli jakby tych literek w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Bierzemy pod uwagę tylko te literki, pod którymi nie ma cyfr, czyli S, T, co dalej jest w rzędzie, pod jakim nie ma A. Widzicie, o co chodzi, prawda? Czyli literki, gdzie w rzędzie jest, w rzędzie dwójki są literki, one w ogóle hasła nie tworzą, gdzie w rzędzie jest pod piątką, szóstką, siódemką i dziewiątką, te literki w ogóle zostaną wykluczone. Więc hasło to będzie stabilizer. Pięknie. To akurat było proste. Ale ja chciałabym przejść. Mogę? I będzie. Nie wiem, czy mam się bać, czy nie. Wow. Takie magiczne rzeczy. Czekajcie, co to jest? No i teraz pytanie. Wow. No to pytanie, do której drzwi mam wejść? Unlocked? To gdzie ja się teraz będę znajdować? Bo nie wiem. O mój Boże. Pokaż mi shotguna. Mam coś uspiającego? Mam. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Serio? Nie mam pytań. Nie mam pytań. Nasza Regina to już tutaj widzę, że ma grubo dość. Czy ja mam to otworzone? Mam. Weź to. Te slagi też. A czy ja to z boku mam otworzone? Też mam, ale ja tam nic nie mam. Pokaż. Co to jest? Will not recover.
Dobra, słuchajcie, weźmy jedną. Cóż mogę zrobić? Aha, ale ja jeszcze krwawię. Stop the bleeding. No to weź jedno. Nie ma takiej potrzeby? Aha. Bo ona przestała krwawić. Dobra, okej. Okay. Ja pierdzielę. Ale wiecie co? Pokaż mi mapę. Tutaj były takie na... to, co nam Rick odblokował. To takie, o właśnie, o to mi się rozchodzi. No. I tutaj coś jest jeszcze. Może to będzie coś dobrego. No to bardzo dobrze. Mogę sobie to zmiksować. Recovery 8. Tak, poproszę. Tak, bardzo dobrze. To mi się już podoba. No, wszystko jest ładnie posortowane. Tak mam, moi drodzy, być. Czy mogę tutaj przejść? Wow, mogę. To świetnie. Jeszcze chciałabym sobie tylko zmienić może nabojki. No właśnie, bo ja już tutaj słyszę co nieco. Nie, w sumie te chyba są ok, chociaż moglibyśmy uspać, albo niekoniecznie. Słuchajcie, weźmy te cztery. Tam jest jakiś. Raz, dwa, trzy. Już? Cztery. Teraz sobie weźmy to. No i pięknie. No i kolejny pluginek. No już myślałam, że ja znowu będę, słuchajcie, obolała. Bez przesady. Czy tu są jakiekolwiek notatki? Tu jest A. Czy ja tu mogę wejść? Nie mam ciągle do A, wiecie? I to mnie męczy. Czekajcie, mój notesik. Jeden, dwa, osiem, jeden. Co tu mamy? Oh my god. Oczywiście, że tak. Wow. No to teraz mamy, słuchajcie, potężny sprzęt. Dobra. Słuchajcie, wychodzimy. Pytanie, czy ja mam jeszcze jakieś naboje do tej zwykłej broni? Nie. Ze wszystkich się wyprułam. Się zastanawiam, którędy teraz mam iść. Jeszcze raz sobie tylko zerknę, czy mam coś. Niestety. Nic, wszystko. Po prostu wszystko opróżniłam. Hit. Pokaż mi mapkę. Ja się znajduję tutaj. Tam mi jeszcze nie było odsejwa. Nie wiem, czy wy to widzicie. Takie czerwono są na drzwi. Zaznaczone. Dobra, słuchajcie, wróćmy się tutaj.
my tu mieliśmy jeszcze jakieś drzwi do otwierania? Tutaj chyba. A tu? Tu chyba mamy, co? Tak, to pamiętam. To pamiętam, ale kompletnie nie pamiętam, nie wiem, jakie jest rozwiązanie tego wszystkiego, bo tutaj hasło doskonale pamiętam, że ja korzystałam, zresztą ja z całej grze tutaj korzystałam z solucji za dzieciaka i tutaj na pewno trzeba napisać dr Kirk. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego. Nie potrafiłam, pamiętam, tego rozwiązać. Za cholerę. Nie mam pojęcia. Nie będę się teraz nad tym zastanawiać. Jo, to akurat, słuchajcie, to zapamiętałam za dzieciaka, że jedno z haseł będzie dr Kirk i to jest na bank tutaj, że to była taka popieprzona trochę zabawka, zagadka. Cóż to jest? A czy ja już nie używałam tego 0392, nie używałam tego kodu? Ja sobie to w ogóle zapiszę, poczekajcie. Moment. Moment, bo ja wiem, że tutaj trzeba użyć jakiegoś klucza. O, proszę bardzo, widzicie? Po prostu tutaj nie wiesz, w co klikasz, ale w coś trzeba klikać. Coś na pewno podziała. Wow. Aż się boję. Czy ja mam coś z czymś to zmieszać? Kurde, nie wiem, czy ja mam tam iść, szczerze mówiąc. Ale dobra. Boję się trochę. Bardzo mi przypomina to ostatnią lokację z Residenta 2, wiecie? No. Jeszcze to takie, tam gdzie się coś stało z Adam w scenariuszu Leona B, nie wiem. A nie mówię o remake'u, mówię o klasyku. Okej, musimy to jakoś aktywować, tylko czekajcie, co jest w tą stronę, bo mogę iść w zasadzie do przodu. Nie, tego na razie nie. To jest taka winda chyba. Na razie my się nie chcemy stąd ruszać. Tylko, o, to co? Kurde, nie. To na pewno jeszcze nie to. Moment, moment. To było takie, o, czekajcie. O, tak. Error. Preparation procedure incomplete. Announcement. Power for generator is disconnected. Dobra, przeczytaj najpierw to. Tutaj będzie na bank jakaś zagadka. Prepare to activate the generator by operating the main panel on the upper floor. Okej. Okay. Czyli musimy jakby na B3 do generatora. Tak, to set the initializer. To było to, co od samego początku żeśmy o tym mówili. Jakby połączyć to z jakimś inhale shaft. Mów później na B2, aby dołączyć ten stabilizer. No i aktywować generator. Czyli najpierw B3, później B2. I później wracamy do control room.
adjust the output on the lower floor. Aha, potrzebujemy jeszcze potrzebować ID naszego doktorka. Takie buty. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Ten to jest otwarte, bo się świeci na jasny kolorek. Czekaj. Jakbym chciała zobaczyć, co to jest za paczuszka. Naprawdę? Rebeka. Zapomniałam, że trzeba kliknąć. No i mamy pluk. Dobra. Pani, dawaj mapę. Pokaż mi mapę, gdzie jest safe. Niedaleko, to dobrze, bo potrzebuję zasejwować. I zakończyć odcinek tak naprawdę. Co tutaj jest? Jest nieprzytomna, umiera. A masz coś dla mnie? Niestety nie. O, kolejne notatki, dawaj. Okej, chował wszystkie jakby swoją wiedzę, swoje notatki przed wszystkimi. Okej. O, widzę, że tu już jest kolejny kod, który sobie od razu zapiszę. Czyli 78814. We need Kirk's ID card to check the generator. OK. To jest jego numer rejestracyjny. No dobrze, czy tu jest kolejna mapa? Nie. Nie mówcie, że znowu tak popieprzona zagadka. No Boże, wiedziałam. Bo te paski to jest takie... Dobra, niech będzie tak. Bo te paski to są takie mylące. One niby wychodzą jakby poza pole całe. No i pięknie. Dobra, to akurat już po tamtym to było proste. Teoretycznie powinniśmy stąd wyjść. A jeszcze sobie zobaczę, co tu jest. O kurde. To sobie nie zapiszę. Dobra, pokaż mi to jeszcze raz. No właśnie. A my jej nie mamy. O kuźwa. Nie mów się, że ktoś ją zabił. Znaczy w sumie ona i tak umierała. To takie humanitarne w sumie. Tak. Ej, ale jakaś taka krew brązowawa, nie? Nie jest to dziwne? Dawaj to memo. O, kolejny kod. 1281. Nie zostawiła nic więcej. Patrzcie, jakie tutaj są te. No, ktoś tam uciekł. Ale to te drzwi rozumiem, że teraz są otwarte. Ja, na szczęście. Personal lab.
OMG. Czekajcie, ja się jeszcze wrócę na chwilkę. Bo ja nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tam trzeba było jednak coś podnieść. Nie tak. Regina. Pewno nie. Jesteście tego pewni. Dobra. Idę. Ciulas ją zabił jeden. Mam nadzieję, że mu kulkę sprzedasz. No i jesteśmy w tym laboratorium doktora Kirka. Don't move. And what do you think you're doing? Carving a name for myself in history with the ultimate energy source. Open your eyes, you freak. Your precious creation is nothing more than another weapon to be misused. You seem to have a small degree of superficial intelligence. It's too bad that it is wasted on one who is about to die. Rick, our target has been secured. Report here immediately. Sorry to interrupt your lecture, Doc. You were saying? Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago. I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself. Those beasts were occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil? Hmm. I don't care about that. Only my experiment. Enough. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generator's third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Very good, Doc. Now you understand our situation. We live, you live. I tak, moi drodzy, kończą się zabawy w Boga, nie? W naukowca. Okay. I'm all set to whip up a program that will send a stream of third energy into the vortex. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Remember, they're in a security level A room on floor B3.
Hold up. That whole floor is crawling with dinosaurs, including that T-Rex. Let's get this situation under control before charging off. Here, take this. The disk contains the draft plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the database. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous. Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed devices. It's too dangerous down there. She won't make it! It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. So what's your choice? Słuchajcie, i chociaż chciałabym iść tutaj za tym B3 i tak dalej, by było to szybciej być może, ale no ja nie jestem na to przygotowana, nie czuję się mocna absolutnie w tej grze, wręcz przeciwnie. Nie mam zamiaru staczać tutaj, mieć żadnego starcia z tyloma przeciwnikami, absolutnie nie, więc idziemy za pomysłem Rika raczej. Rób co chcesz, tylko nie zawal sprawy, nie? Spoko. Są po prostu kochani. Destination, my jesteśmy tutaj. Ja chcę save'a, tylko tyle wam powiem. Bardzo chcę save'a. No, proszę bardzo. Pluginek już trzeci. Tędy żeśmy chyba przyszli, nie? Dobra, to są jeszcze jakieś notatki. Poproszę. Protect occult parts. O, protected part A, B. OK. Nic stąd już nie zabiorę. Aha, bo myśmy tędy w ogóle wchodzili, prawda? To czekajcie, jak ja jestem usytuowana w tym miejscu? Aha, to są te dwa przejścia. What? A co jest tutaj? Nie wiem, w którym ja byłam, z którego ja przyszłam. Nie. No, nie chcę do tego miejsca. A tam na czerwono jest, to znaczy, że rozumiem, że to jest zamknięte. Don't bother me i tak dalej. Nie przeszkadzać. Pokaż mi, czy tam się da wejść. Nie, no tu się da wejść. Library room. Okej. Go tutaj trzyma na muszce. Żadnych plugów. O, ale jest, są dobroci. Poproszę, oczywiście, że tak. Dobra. Jak to fajnie wygląda. Don't move. Czy ja mogę gdzieś zapisać swój postęp w grze? Jakże, słuchajcie, cudowny. Poproszę to z tym zmieszać. Tak, tak. Tego już niczym nie zmieszam, ale najważniejsze, że mam apteczki, tak? Tylko, że bez amunicji ciula zrobię. Coś odblokowaliśmy, jakieś drzwi, no i tyle. Tiered Energy Area B2. No to tak jak nam tutaj sugerował Rick. Dobra, wróćmy się tutaj, tędy. Oczywiście. Co ja mam? Gówno mam. W sumie... No nie, bo... Nie, no muszę. Ciul, dobra. Zabij go tą jedną. Walić to. Mogłam to zrobić, widzicie, tutaj przez ten... Ale trudno. Się mówi. Mogłam w ogóle uciec tak naprawdę.
pokaż mi mapę. No to moi drodzy, idziemy, rozumiem, do punktu z save'em, tak? Czekajcie, tu był punkt. Gdzie tu był pokój z save'em? Tu? Nie wiem. Ja pierdzielę. Nie mam żadnego pojęcia. Tak to właśnie wygląda. Nie wiem. Nie wiem, skąd one się biorą. Mnie to zastanawia mnie, czy ja byłam tutaj. Ja to w sumie, wydaje mi się, że ja tu byłam, albo i nie. Ej, nie byłam tutaj. Tak weszłam. No przeczytaj, co tutaj jest napisane. Nie, no czytałam to, ale ja nie kojarzę w ogóle tego miejsca, kompletnie. Czy to się coś przesuwa? Ej, to się przesuwa, hit. Wow. No dobra, mamy kolejny plugin. Personnel and facilities at your disposal, shouldn't you be able to solve that problem? Once complete control can be established, we will literally have the power of a god at our disposal. And it will all be attainable if you cooperate with me. The power of a god. How could I refuse? Ta, nawet Regina zwróciła na to uwagę. Ten dźwięk taki istotny, wiecie? To trzeba zapamiętać, bo ten dźwięk będziemy musieli zaraz powtórzyć. Pamiętam tą zagadkę. Czy jest jeszcze tutaj jakaś... A to co? Aha. Proszę bardzo. Poproszę. Aha, że muszę... Dobra, bo ja muszę... Dobra. Muszę wybrać granat, tak? Nie, czekaj. O, teraz. Pięknie. Sztosiwo. Wow. Mam do tego jakieś... Dobra. Granatnika mam 6 naboi. Może wystarczy na walkę z bossem. Mogę zobaczyć, co jest tutaj, czy nie mogę? No, ale pokaż to. No, bo ja muszę to powtórzyć generalnie na tym panelu, ten dźwięk. Ja to pamiętam, ja się boję, że to spieprzę. Dobra. The plumbing disc is required. Mam coś takiego? Tak. O tak. Code denied. Mój Boże. A czekajcie, 03. Czekajcie.
No, tak to brzmiało. Okej. No kuźwa. Ja to pamiętam. To będzie tak głupie. Dobra, musimy uspać tego gagatka. Nie, on tutaj, słuchajcie, sobie kogoś wpiernicza. Czyli powinna iść cały czas prosto. I tutaj powinien być safe. Słuchajcie, bo ja już to muszę kończyć. Mam dość. Jo, Boże, nareszcie, moi drodzy. Dobra, i w tym momencie, w tym miejscu, kochani, kończymy dzisiejszą zabawę. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Myślę, że został mi już ostatni odcinek. Myślę, że raczej na pewno. Także to wszystko. Do usłyszonka, moi drodzy. Pa, pa.